Cześć! W dzisiejszym filmie otworzę kalendarz adwentowy Huda Beauty. Oczywiście przeliczę cenę wszystkich produktów, które znajdę w środku i podam Wam, czy się opłaca go kupić. Oczywiście jak zwykle w opisie wrzucam link, gdzie zamówiłam ten kalendarz adwentowy. Dodaję również linka do tego pięknego sweterka z perełkami, który mam na sobie. I chciałam Wam jeszcze pokrótce przypomnieć, że w tym roku otwierałam już kalendarz adwentowy ASOS, który jest moim zdaniem najbardziej opłacalny, jaki do tej pory otwierałam. Wrzucam Wam linka do tego filmu, jak również linka do kalendarza, bo właśnie już pojawił się na polskiej stronie, można go normalnie zakupić, bez żadnych kombinacji. Mówię o tym teraz, bo wiele z Was o to właśnie się mnie pytało. Tak z bliska przedstawia się ten kalendarz adwentowy, jest w kształcie ust. Ja zamawiałam z oficjalnej strony i słuchajcie, przyszedł mi w zasadzie na drugi dzień bez żadnych dopłat za przesyłkę. Kosztował w przeliczeniu na polskie około 700 zł. Możemy tutaj znaleźć wyjątkowo trochę mniej okienek, ponieważ 12. Zaczynamy od tego pierwszego i chciałam Wam powiedzieć, że również w poprzednim roku otwieram kalendarz adwentowy Huda Beauty, więc wstawię Wam również link do tamtego filmu, żebyście mogli sobie porównać zawartość, a czas na pierwszy kosmetyk. Znalazł się tutaj eyeliner w pisaku. Końcówka bardzo precyzyjna jak igła. To jest produkt pełnowymiarowy, oczywiście w kolorze czarnym i jego cena to 99 zł. Czas na dwójeczkę. Pudełeczko jest sporych rozmiarów i bardzo ciężkie. A jeśli chodzi o markę Huda Beauty, dajcie koniecznie znać w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony kosmetyk. W tym pudełeczku pojawiła się baza pod makijaż Huda Beauty o nazwie Water Jelly. Jej zadanie to odpowiednie nawilżenie skóry, konsystencja galaretki. Fajnie, że jest pompeczka, to jest bardzo praktyczne opakowanie. Jeżeli chodzi o pojemność, jest to 35 ml, czyli pełnowymiarowe opakowanie. A cena tego kosmetyku to 169 zł. Używacie baz pod makijaż, raczej na większe wyjście, czy na przykład na co dzień, jak to u Was jest. Numer 3 w kalendarzach adwentowych Hudy zawsze są paletki, więc oczywiście na nie czekam. A dzieląc cenę 700 zł, jaką zapłaciliśmy za ten kalendarz adwentowy, na 12, czyli ilość okienek, wychodzi około 58 zł za kosmetyk. Tutaj znalazłam pierwszy kosmetyk do ust, Silk Balm, czyli balsam do ust. Oczywiście pełnowymiarowe opakowanie, jego cena to 115 zł, a odcień nazywa się blush. Aplikator ma taki jak błyszczyk i raczej jest to taki neutralny odcień pasujący dla każdego. Czas na numer 4 u nas Huda Beauty. Jest dostępna w Sephorze i bardzo fajnym pomysłem, jeśli ktoś ma ochotę przetestować ich produkty, jest zakup zestawów prezentowych. Wtedy to naprawdę wychodzi bardzo opłacalnie, więc również wrzucę Wam do tego linka z Sephory. Kosmetyk z tego pudełeczka to automatyczna kredka do brwi. Produktu jest tutaj całkiem sporo. A z drugiej strony znajduje się szczoteczka. Odcień to numer 4 Light Brown, a cena tej kredki to 89 zł. Opakowanie pełnowymiarowe oczywiście. Numer 5. W tamtym roku były też kosmetyki z marki Wishful, która również należy do Hudy, więc zobaczymy, czy w tym kalendarzu adwentowym też się pojawią. No i zgadłam. Wishful Yo Glow. Jest to peeling enzymatyczny o zapachu pierniczkowego latte, więc myślę, że naprawdę będzie to fajnie pachniało. No i super, że coś takiego w klimacie świątecznym, na pewno na plus. 40 ml, to jest, słuchajcie, nowy produkt i kosztuje 92 zł. Numer 6, czyli jesteśmy już dosłownie w połowie kalendarza adwentowego. Póki co jest to najcięższe pudełeczko z tych wszystkich, jakie otwierałam, a ja chciałam przypomnieć, że filmy z otwieraniem całych kalendarzy adwentowych dodaję codziennie o godzinie 19 na moim kanale. Ponownie kosmetyk do pielęgnacji z marki Wishful, 30 ml, pełnowymiarowe opakowanie set. Serum kosztuje 209 zł. Mamy tutaj 3 rodzaje kwasu hialuronowego oraz peptydy, więc jego zadanie to nawilżenie, ujędrnienie i wzmocnienie skóry. Bardzo ładny kolor opakowania, tak holograficznie się mieni. No i też fajnie, że jest to pełnowymiarowy kosmetyk. Czas na siódemkę. Kalendarz adwentowy z Hudy w tamtym roku był jak dla mnie naprawdę wielkim hitem, ponieważ tam trafiły nam się aż 2 pełnowymiarowe palety. Zobaczymy, co tym razem będzie. No w ogóle ja chyba jestem jakimś wróżbitą dzisiaj, bo opakowanie, które jest zawinięte w papierek, zdecydowanie przypomina mi, że będzie to paletka. Uwaga, uwaga, uwaga. Paletka to Sand Haze Obsession. Już nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić jej kolorystykę. W opakowaniu znajduje się 9 cieni do powiek. Oczywiście paleta jest z lusterkiem. 4 są w wykończeniu świecącym, brokatowym, z drobinami, a 5 w wersji matowej. Jak Wam się podobają te kolory? Jak dla mnie naprawdę bardzo
Spoczko. Cena takiej paletki to 149 zł. Czas na numer 8, a jeżeli podoba Ci się pomysł z otwieraniem codziennie nowych kalendarzy adwentowych, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz pod tym filmem kciuka w górę. A w tym opakowaniu znalazłam pełnowymiarowy tusz do rzęs, mascara Laid Lashes. Jest ona o tyle ciekawa, że ma dwie końcówki. Słuchajcie, ja nie będę jej otwierała, bo już mam tyle maskar pootwieranych, więc nie chciałabym, żeby się zmarnowała. Tutaj jest wersja z jednej strony nadająca objętość, a z drugiej wydłużająca i podkręcająca. Wstawię Wam po prostu tutaj w filmie zdjątko, jak wyglądają jej szczoteczki. Cena tego tuszu do rzęs to 129 zł. Czas na numer 9. Szczerze Wam przyznam, że nie mogę się doczekać już ostatniego okienka, a to z tego względu, że bardzo często pojawiają się wtedy jakieś ciekawe, nietypowe produkty. Tutaj mi wygląda, że pojawi się jakaś szminka i właśnie tak jest. Tym razem jest to kosmetyk miniaturowy, pomadka do ust, która w przeliczeniu wychodzi mi około 50 zł, to jest jej kolor. Co myślicie o takim odcieniu na Waszych ustach, pasowałby Wam? Matowa pomadka o nazwie odcienia Interview. Czas na numer 10. Okienko o dziwo lekkie, a w środku jest pudełeczko. Już możemy przejrzeć przez ten papier, że będą to chyba rzęsiska. Więc zobaczmy, jak one się przedstawiają. Wow, no takie mocne, intensywne. Numer 7, Samantha. No wydaje mi się, że raczej na takie większe wyjście na imprezę, chyba że po prostu gdzieś sobie tutaj przyciąć, dociąć. Ich cena to 99 zł. Czas na 11. Sprawdźmy, co tutaj się kryje. Jakiś słoiczek chyba. I znalazłam tutaj Wishful Honey Whip. Pojemności 20 gramów. Krem nawilżający do twarzy z peptydami. Pojemność całkiem spora, jednakże nie jest to pełnowymiarowe opakowanie. 20 gramów wychodzi za około 75 zł. Myślę jednak, że to jest naprawdę spore opakowanie do przetestowania właśnie tego kosmetyku. Tutaj jest informacja, że znajduje się miód madunka, peptydy, kolagen i sika, czyli wąkrotka azjatycka. I ostatnie pudełeczko, a szkoda, bo fajnie się otwierało. Nie, to nie do Was. Ktoś pisze na fejsie. Sorki, nie wyciszyłam dźwięku. No powiem Wam, że spodziewałam się tutaj naprawdę jakiejś kolejnej palety, a to coś takiego cienkiego. A w środku już nic więcej nie ma, pusto. Skoro takie małe, cienkie opakowanie trochę wyglądało na początku na próbkę, ale sobie mówię, no niemożliwe, są to po prostu płatki pod oczy. Więc jak najbardziej do wykorzystania, do zużycia, ale spodziewałam się czegoś ciekawszego w tym ostatnim okienku. Tutaj mamy jedną parę, cena to około 21 zł. Ja uważam, że za tego typu produkty to nie ma co przepłacać. Ja to jakiejś dużej różnicy między tymi droższymi a tańszymi nie zauważyłam. Tutaj mamy roślinkę z rodziny orchidei, kalantę, peptydy, olejek ze słodkich migdałów oraz róże. Pierwszy raz słyszę o tym kalantę. No nie wiem, może to będzie faktycznie fajny składnik, no ale myślę, że po takiej jednorazowej maseczce pod oczy to nie ma się spodziewać cudów. A tak przedstawia się zawartość tego kalendarza adwentowego. Co o nim myślicie? Przypominam, że zapłaciłam za niego około 700 zł, a wartość tych kosmetyków jest to około 1300 zł, więc na pewno, jeżeli chodzi o cenę, się opłaca. Tylko czy akurat Wam te wszystkie kosmetyki byłyby potrzebne, czy byście je używali? Serio Wam mówię, zerknijcie sobie do opisu tego filmu, żeby zobaczyć ten kalendarz adwentowy z zeszłego roku, bo mam wrażenie, że był o wiele fajniejszy, a tak naprawdę cena była ta sama. Otworzyłam już chyba z 15 tegorocznych kalendarzy adwentowych i naprawdę jakoś takie mam wrażenie, że te ubiegłoroczne wersje były lepsze. No ale tak szczerze, oprócz tego Asosa, bo on totalnie wymiata, a jeśli obejrzeliście ten odcinek do końca i macie ochotę napisać komentarz, zapraszam do napisania usta, zobaczymy, ile tutaj mamy wytrwałych, tak zwanych oglądaczy. Nie byłoby też filmu bez mojego pieska, który zawsze mi towarzyszy, to jest asystent. Jeśli ten odcinek Ci się spodobał, będzie miło, jeżeli zostawisz kciuka w górę. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, gdzie zawsze informuję Was, gdy pojawią się jakieś nowe kalendarze adwentowe. Tak samo o tej chudzie już wcześniej, zanim pojawił się na moim kanale, pisałam tam. Jak również piszę o różnych przekrętach kalendarzowych. Na przykład ten z Sephory, znajdują się screeny, dowody, jak oni kombinują z jego wartością, ale to mówię Wam, zobaczcie sobie poprzedni odcinek i na Instagramie, co ja tam o tym pisałam, bo szczerze, oszustwo totalne, naprawdę. Dziękuję Wam za oglądanie, buziaki Wam ślę, do zobaczenia już jutro o godzinie 19, pa, pa.